Jeśli dziwicie się, że nagrywam to co nagrywam, to słusznie. Moi drodzy, witam Was serdecznie w filmie, w którym zaprezentuję Wam trola pierwszego tieru. Jest to brytyjski czołg średni Medium 1. Słuchajcie, ostatnio bardzo dużo pogrywam na pierwszych tierach i testowałem chyba wszystkie pierwsze tiery po prostu tego, tamtego i testowałem kolochą i szwedzko- łódź podwodną, i Renault FT, i Vickers, i MS1, i tak dalej. Wszystko po prostu. I doszedłem do wniosku, że jest parę jednak fajnych, ale chyba największy fan mam podczas gry Vickersem. Pojazd ten to jest tak naprawdę taki troll tank pierwszego poziomu, ponieważ jednym strzem możecie zdjąć inny, pierwszy tier. Oczywiście nie zawsze, ale. I jest duża szansa, że to się Wam powiedzie. Okej, okay, więc o co chodzi? Medium 1 to jest jedyny czołg średni tego poziomu, który ma słuchajcie, działo 57 mm. Jest to dział tak naprawdę, które zadaje 70 uszkodzeń. Zwykłym pociskiem AP, a jakim średnio robi 95 uszkodzeń. Oczywiście to jest wartość średnia, więc może być i mniej, może być więcej. Oczywiście mówimy o teraz głównie o bo to one nas interesują. Tak jak to jest w przypadku trollganów. Penetracja 29, powiecie, niewiele, ale uwierzcie, że na jedynki starcza. I teraz pokazuję najciekawsze. Maksymalnie może wylosować 119 uszkodzeń, słuchajcie. 119 uszkodzeń. I to nawet nie jest koniec, bo macie jeszcze promienie rażenia odłamkami niecałe. Yy, 70 metra. Więc jeśli strzelicie obok, to jest szansa, że kogoś uszkodzicie, zdejmiecie mu gąskę, cokolwiek strzelając. Uwaga, obok, obok czołgu, nie centralnie. Więc bardzo ciekawa sprawa. Czołgiem tym pogrywam głównie na koncie yy, Pazielandia, czyli na koncie, na którym wbijam ISA-7. Ale teraz specjalnie kupiłem tutaj na swoim koncie głównym ten czołg, aby pokazać go w takiej. Odpicowanej wersji, odpicowanej, czyli z racjami, z wyposażeniem dałem tutaj oczywiście wentylację, szybsze celowanie i optykę. Załogą 100%. No wiadomo, tak już naprawdę na bogato, nie aby się pochwalić, że o mnie stać, tylko aby pokazać jaki to może być czołg do gry for fun na pierwszym tierze. Ogólnie sens tego filmu jest taki, żeby pokazać fajny pojazd, zabawny na niskim poziomie dostępne dla każdego. I uwaga! Wcale nie musicie mieć modułów, super załogi. Nie, nie, wystarczy załoga 100% i już będzie fajnie, ale tylko może być jeszcze lepiej. To chcę pokazać. Więc całk oczywiście wymaga tylko działa, bo to działo lepsze jest do odkrycia. Trzeba to odkryć, kosztuje 90 ekspa fortunę. I wydaje mi się, że możemy już lecieć. Kilka kwestii się stało wczoraj podczas streama, słuchajcie, em, nie wiem dlaczego przestała mi działać klawiatura, więc teraz korzystam z czegoś takiego, no powiem tak, nie dość, że ta klawiatura jest po przejściach, serio, nie działa dobrze, niektóre przyciski nie działają, to moja główna w ogóle nie działa, kupiłem już nową. Jakąś taką prostą tanią za tam 70 zł. Zobaczymy, byle działa. Nie chcę na razie kupować żadnej drogiej, bo nie chcę czytać recenzji długo. Wpierać jakiejś odpicowanej klawiatury. Po prostu, żeby działała. O, To mi ja nie potrzebuję teraz klawiatury profesjonalnej do esportu. Tylko taką, żeby po prostu działała, tak jak powinna. Więc to zrobiłem. O, już akcja jest właśnie. I kolejna akcja jest, z, z, słuchajcie, ostatnio akcją u mnie w kuchni, bo Okazuje się, że. O kurka. O nie weszło. Ostatnio na streamach, oprócz grania, toczy bój z robakami, słuchajcie. Jakieś pająki, inne kurka, cuda. Okazuje się, że one w nocy wychodzą. O już fragę mamy. Okazuje się, że one w nocy wychodzą jakoś na powierzchnię. Skubańce. No i jest akcja na streamach. Na streamach. Ostatnio na pająka polowałem. E, muchy, także, takie muszki, owocówki. Też. Jest akcja z nimi. O kurka 104. O właśnie o tym mówiłem. O tym właśnie mówiłem. Także no ostatnio na streamach jest sporo emocji z tym związanych. Ja sam wam powiem, że. O kurka, e, ładny strzał. E, lubię alternatywne jakieś akcje, nie tylko WOD-wod, tylko mamy jeszcze inne. Tutaj rozrywki na streamie. Polowanie na obiad, na kolację, na śniadanie. Ja oczywiście w nocy poluję na śniadanie, tak? Ponieważ chcę mieć co jeść, to w nocy udaję się na polowanie i potem... obiadek albo śniadanko gotowe. Ała! Okej. Okay. Kilka informacji. Jeden. Jak to kurna dwa razy, czy tam trzy razy nie weszło w tej jedynkę, nie pytajcie się mnie, okej, okay. sorry, nie wiem, dwa, to, że on nie zdjął, to też jest przypadek, bo yy, tutaj nasi strzelają w niego, też nie mogą go trafić, ten winkiel jest jakiś niewidzialny, czy co, bitwa ta będzie chyba przegrana i nie powiem, że jestem wkurzony, bo to widać, jestem wkurzony na maksa, bo zaczęło się świetnie, 104,95 i nagle bum, z dupy tak jakoś dostaje. Eee, może to wygracie? Mam nadzieję, że tak. W każdym razie, no liczę na to, że tutaj chłopaki sobie poradzą. Yy, no bo fajnie byłoby to wygrać, przewaga HP niby jest, ale... Ta przewaga HP niestety nie ma dużej wartości, kiedy... ...gracze troszeczkę... ...nie dostrzegają zagrożenia. Ten utknął. Nie dostajcie, no, oczywiście, nie możemy się śmiać. Uwaga, nie śmiejemy się z tych graczy, a ja się nie śmieje, bo no, większość z nich pewnie nawet nie ma 10 bitew, ok? Mam nadzieję taką. No, bo widać, że niedoświadczeni czołgiści potrzebują jeszcze sporo czasu, aby czegoś się nauczyć. I ogólnie to powiem Wam, że tak z tych pierwszych tierów, takich faktycznie pierwszych tierów ciekawych, to yy, każdy ma coś. Wyjątkowego. Zagrałem wczoraj Light traktorem, prosto z marszu bitewka. Okazuje się, że ten pojazd bardzo fajnie strzela i ma szybko celujące działko. Bardzo szybko skupia działo Light traktora. To mi się bardzo podobało w tym czołgu. Ogólnie Light traktor oceniam na plus. Ta jedynka, mówiąc wprost, nie czaruje. Z całą sympatią do tej jedynki, do przeszłości. Yy, pojazd ten no, nie jest dla mnie jakiś super, po prostu nie gra mi się tym fantastycznie. O, FT zrobił lepszy wynik, cholera. Yy, Renault mi się nie gra, cóż, yy... T1 mi się nie gra dobrze, bo magazynek jest strasznie niecelny i penetracja jest niska, po prostu się słowo przebija. Yy, z innych fajnych pojazdów to na pewno yy, szwedzka łódź podwodna. Ale tylko na godzi, bo zwykła amunicja nic nie przebije, po prostu. No i tak, oceniając, oceniając, muszę powiedzieć, że jest tyle tych jedynek, a większość jakoś mi się nie podoba. Największą sympatią na serio darzę teraz tego Marka. Chciałbym, abyście wypowiedzieli się w komentarzach, między innymi czy podzielać moje zdanie w kwestii tego czołgu. Może znacie jakąś inną fantastyczną maszynkę, która właśnie zachowuje się dobrze na tych tierach? Ważne jest to, aby. To jest nawet bardzo ważne, aby ten pierwszy tier przebijał. Bo yy, kiedyś faktycznie było w WoCie tak, że pierwszy tier walczył tylko z pierwszymi. Tak było przez jakiś czas. Dwójki to była naprawdę sporadyczność, sporadyczności. A teraz na dwójki wrzuca mnie bardzo często. Więc trzeba mieć coś, co sobie na tych tierach poradzi. Losowanie teraz znowu jest fajne. Jedyneczki tylko. Mapa super. Ta klawiatura, kurnek. Tak klikam i cały dźwięk się wydobywa, co nie. Strasznie głośna. O. Nie przebiłem właśnie, to jest bardzo istotne. Musicie celować o właśnie w słabe punkty. Tak jak tronem. Nie wiem, czy film ten oglądają gracze, którzy mieli wcześniej kontakt z KW2 i tak dalej. Jeśli tak, to... Wiedzcie, że to jest taki KW2. I też tutaj wchodzi, wchodzi w grę. Y celowanie. To nie jest tak, że o, zawsze wejdzie za 100. Trzeba celować w naprawdę słabe punkty, właśnie. O, w ten sposób. Celujecie nie w gąski, nie w wieże, zwykle tam, gdzie jest najcieńszy, najcieńszy pancerz pierwszych tierów. Można powiedzieć pancerz pierwszych tierów, aha. Przecież one nie mają pancerza. Wbrew pozorom mają i teraz trafiłem w gąskę za 12 właśnie, prawda? O, a teraz 103, bo wycelowałem dobrze w kadłub, tak? O to chodzi, aby celować nawet pierwszym tierem. Uwaga, wyjedzie. Czy on wyjedzie? Taki odważnie, trochę z tej tej jedynki. Plecy, 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 wlejcie traktor, będzie. No. wychyli się. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. o cholera cię. Ale mi rąbnął. Bardzo dużo mi zabrał. Ta jedynka. Kurna, no nie wierzę w to. Aj! Nie jestem skupiony przez nagrywanie. Nie skupiam się w ogóle. Na, Na streamach mi idzie dwa razy lepiej tym czołgiem. A teraz nie idzie. Kurde, no. Dobra. Pauzuję ten film. Zaraz do Was wrócę z trzecią bitwą i naprawdę pokażę już skida, bo. Yy, nie jestem czujny. Naprawdę to też jest istotne. Na tych tierach jakbyście dobrze. Nie... Zabił mu załogę. Zobaczcie. 70% zabił mu załogę. Czołg żyje. Tylko ma zabitą załogę. 77 HP. Zobaczcie. Prawda? Po prostu zabił mu kierowcę. Dowódcę. I GG po czołgu. To jest pechowa sytuacja, ale się zdarza. Chciałem powiedzieć, że na tych tierach naprawdę nie ma znaczenia. Czy jesteś super koksem. Czy początkującym. Możesz zdjąć każdego po prostu strzelasz i przebijasz zwykle, więc trzeba być czujnym a tej koncentracji u mnie nie widać w tych potyczkach, więc do zobaczenia za chwilę. Pomyślałem sobie, że wykorzystamy tą chwilę, aby rzucić okiem na takie małe newsy. Pojawiła się informacja o buffo nerfie dla Jagtera 88. Niemiecki Terek Premium otrzyma buffa do Prędkości obrotu zawieszenia została ona zwiększona z 22 do 26 stopni. Niestety, w tym samym czasie zwiększono rozproszenie celownika działa spowodowane obrotem zawieszenia przy maksymalnej prędkości z 3,8 do 4,49 setnych. To oznacza, że jeśli będziecie się obracać, to wasze działo będzie, do no niestety, mniej celne. Jak strzelicie od razu, celownik będzie większy. Trzeba będzie poświęcić więcej czasu na skupianie. To jest minus, to fakt, ale z drugiej strony łatwiej nam teraz będzie obronić się przed jakimś medem lub Lightem, który chce nas objechać. Także to taki mały newsik. Nie na temat, ale uznałem, że warto to przekazać, abyście byli na bieżąco. I teraz byłem już najlepszy w bitwie pod względem uszkodzeń i expa. Wow, fiolet farmi początkujący graczy. Oczywiście tutaj trzeba to podkreślić. Tu nie chodzi o to, aby Niszczyć początkujących graczy, bo uwierzcie mi lub nie, ale też ja zauważyłem pewną tendencję, że często nawet na tych niskich pierach, na pierwszych, drugi, grają gracze, yy, którzy mają parę set, parę tysięcy potyczek. To nie jest tak, że my niszczymy przyjemność początkującym. Tutaj grają tak naprawdę wszyscy. I okej, okay, czasami trafi się początkujący, ale czasami też są tutaj nawet takie koksy. Ja tutaj pokazuję wam przykład tego Pierwszego tieru, no bo też uważam, że fajnie jest mieć takie pojazdy wyjątkowe, bo ich jest coraz mniej. Umówmy się: Wargaming przez lata zawsze łata te pojazdy wyjątkowe. Kiedyś takim pojazdem, który zamiatał, trzeba było go mieć. Był w awentargu RAFES, magazynek, 6 pocisków, potem 5 to było coś, to było piekielnie dobre. Każdy chciał to mieć, bo to po prostu była rzeź. To niszczyło system. No ale potem. To zabrano. Dano grilla. Grilla też każdy chciał mieć. Yy, inny przykład. Były czasami takie premki, które każdy chciał kupić, bo dawały pełno frajdy, i potem one też znikały notorycznie. I o to chodzi, aby znajdować właśnie takie perełki, i to też uważam, że jest moim celem. Ja powinienem wam pokazywać fajne czołgi, abyście je mieli i czerpali frajdy z gry. Bo jeśli dojdzie do takiej sytuacji, że nie będziemy mieli. Fantanków w grze, to gra nam się będzie nudziła. Uważam, że takim fantankiem była też. Aha! O! O! Sto 100 uszkodzeń, masakra! Takim fantankiem był dla wielu graczy pojazd AMX LC. Oczywiście. Aha, 103. Ale ich leje. Jakie to jest piękne, właśnie. O to mi chodziło, moi drodzy, w tym wstępie, aby zabijać. Grać na tak naprawdę dwa strzały, a jednym strzem zabierać prawie całe życie. Chodzi o to, aby właśnie pokazywać takie pojazdy ciekawe pojazdy wyjątkowe. 101! Jak to zabija? No po prostu. To jest takie kawu na pierwszych tierach. No, nikt mi nie powie, że to nie jest piękne. Oczywiście dla mnie. O, 19. <ścoughs> 19. Aha. Może jednak wyceluje ci w kadłub, co? Aha, no właśnie, o to chodzi, nie możecie strzelać w gąski, musicie strzelać, tak jak pokazałem, w kadłub. Wtedy będzie ten damage, będą piękne strzały, będą fajerwerki. Mało widać, tylko mały skrawek, ale to tylko idealnie pokazuje też, że są bugi z teksturami i właśnie możemy strzelać przez takie niby budynki, przez fragmenty budynków, Tylko te rogi takie, winkiel. Trzeba o tym pamiętać. Pamiętajcie także o tym, że da się strzelać przez małe budynki. O, za zero. Gąskę. Niby nic, ale zdjąłem mu gąskę. Aha. Okej. Okay. A może bym tak Ciebie zabił dla. Uh -huh. A może bym tak Ciebie zabił dla odmiany. Jest, dziękuję. Dziękuję za to, że. Powiodło mi się. Dziękuję, że go zabiłem też. Dziękuję. Będę teraz skończył ogryski. Moja misja zabić ogryski. Ta To jeszcze nie jest wygrana, a tak jadę trochę jolo. Ale bo... Czuję, że warto. Czuję, że to jest taki moment, że ja muszę pojechać, aby zrobić jeszcze jakieś... sensowne... uszkodzenia. Szwedzka łódź podwodna tam... się pokazywała. Ten leś traktor tutaj jest do upolowania na spokojnie. On strzela teraz w naszego. O Jezu, jak? Jak ty strzelasz? Zdziśu, zdziśu, weź! Weź, ochłoń trochę, ogarnij hormony i celuj poprawnie. Co, bo to. Wstyd, trochę przynosisz nam tutaj. Prze Przepraszam, dziękuję. <grystanie> Okej. Okay. A, no tak. Aha. <laughs> 97 <laughs> Jaki to jest piękny kolega? Nawet nie wiecie, że uciekać trzeba. Tutaj uciekamy. I tak naprawdę 5 fragów, 577 uszkodzeń. Oczywiście można powiedzieć, że każdym pierwszym tierem da się zrobić takie rezultaty. Ja nie mówię, że nie da się. Tylko w takim fajnym stylu można to zrobić. Yy, tam jest pierwszy tier, leś traktor cholera. Teraz to będzie taka pogoń za nim. O kurka, nie, 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 chwila, 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 bo. To nie są żarty, on nie może załatwić. Nie można się śmiać z traktora, bo akurat on ma bardzo dobre działo. Dobra, zabity. Jest specjalista. I na koniec faktycznie trzecia bitwa jest bardzo ciekawa. Znaczy, ciekawa, no dobra o. Tak jaka być powinna. Umówmy się, z moimi umiejętnościami nie przestaję tak grać słabo. Aha. Okej. Okay. Na godzie. No. Ja na godzie nie jechałem. Haki są, uwaga, oczywiście standardowo. Taniutkie. Cztery fragi póki co na koncie. Tak. Można się przewrócić, ale na szczęście kolega czujnie nie daje ciała. Ja mam optykę na tym czołgu. I zobaczymy. Jest, 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 wraca, 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 będzie przejeżdżał. Będzie przejeżdżał. Albo nie, albo tak, jest, dostał. I ginę. Okej, okay, co i za coś. 772 punkty uszkodzeń. Trzy wykryte. Jeden damage po asyście. <grymne> Ciekawe jak to wyszło, że jest jeden damage po asyście. Kto to obliczył? Akurat jeden? Dziwne. No dobra. Czas na analizę wyniku. Jest MK. Co? Pierwsza klasa, boż! Jak ja słabo tym gram. No ale przynajmniej specjalista wpadł. To tylko pokazuje, że gracze robią tym piękne wyniki. I e, tutaj powiem, że zrobiłem kiedyś błąd. Powiedziałem kiedyś, że to jest jedna z najgorszych jedynek. To był błąd. To jest idealny przykład, że czasami pojazd może się wydawać słaby, a wystarczy sprawdzić, o, ma fajne haeki, i od razu zamienia się w maszynkę do zabijania. Także. Warto patrzeć na szczegóły, na detale, bo one często decydują o tym, że pojazd jest na przykład wyśmienity. Wynik na czysto, show nie robi, zapłaciłem dużo za te racje, ale gdyby nie one, to za amunicję płacę grosze, bo 22 sreberka, no to jest nic. Także bez racji byłoby bardzo tanio, no ale to już trudno mówię. To jest choke for fun dla mnie, traktuję to jako zabawkę. Tak jak gracze mają zabawki na drugim, trzecim tierze. I teraz, tak naprawdę, można już powiedzieć, że yy, przedstawiłem Wam Wikersa. Polecam pojazd. Yy, no i dajcie znać, czy to może też jest jedna z Waszych ulubionych jedynek, a może też dalej cenicie sobie tę jedynkę albo jeden z tych mniej dla mnie fajnych maszyn. Mówię, tutaj jeszcze yy, szwedzka łódź podwodna wmiata, ale tylko na godzie, bo penetracja 38 też szał nie robi, ale już na coś wystarcza. Ok, to tyle ode mnie, dziękuję za uwagę, zapraszam do oceniania i komentowania, trzymajcie się, cześć!